So, how'd it go? Good. Troy's moving on St. Louis, and I'm his weapon of choice. Looks like you've got a road trip ahead of you. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh, and be careful around Troy. He's got a bad rap sheet. Great. I'll be in touch. No i tak oto wybieramy się do naszej wspaniałej kolejnej wycieczki. Znaczy to do naszej pierwszej wycieczki, którą będziemy musieli się tutaj zmierzyć w The Crew. A dokładnie jedziemy do St. Louis w stanie Missouri. Pierwsza wycieczka, no i pierwsze tak naprawdę jakieś doświadczenie, które będziemy mogli tutaj się podzielić. Taka spokojna wycieczka moim zdaniem to będzie. To też mi się właśnie podoba, że to jest takie nawiązanie do takich wycieczek samochodowych, chociaż nie aż tak bardzo jak na przykład w Forzie Horizon drugiej części tej gry. No bo wtedy tam jednak się trochę więcej się dzieje. Tutaj to jest taka wycieczka taka typowo na odprężenie, kiedy my musimy się po prostu gdzieś wybrać, przedostać się z jednego miejsca na drugie. W tle przygrywa dobra muzyka. Akurat w tle to są Arctic Monkeys i... A my podążamy. Kilometry. Mamy 21 km do celu. Będziemy sobie właśnie tak jechać. I prawdopodobnie cały odcinek będzie polegał tylko na tej drodze. A ja w międzyczasie będę mógł was tutaj... Nie, ja chcę to ukryć. F3. Jeżeli ktoś ma sposób jak ukryć tak permanentnie ten czat, to byłbym wdzięczny, ponieważ ja trochę tej gry nie ogarniam nadal, ale będę ją z wami ogarniał tak wraz z wami. I tak, tak to mniej więcej będzie wyglądać, ale już wracamy do wycieczki, więc rozsiądźcie się wygodnie i ja tutaj po prostu będę wraz z wami jechał i tak, no podążajmy do tego St. Louis. Wow. Chyba jeszcze będę miał pościg. No właśnie, przez jedną stłuczkę. Gościu w ogóle, policjant w drzewie. No dobrze, no już zgubię te gliny, raczej to nie będzie trudne. Bo tamten, nie wiem dlaczego się znalazł w drzewie, ale... Przynajmniej zgubiliśmy. Policję. Nie było aż tak nudno. Wow, trochę mi rzuca ten samochód. Ale to nic nie szkodzi, jedziemy dalej. Teraz już naprawdę tak lekko. Na luzie. Rozkoszujmy się muzyką. I tak jedźmy sobie powoli. Właśnie do miejsca naszej destination. Do miejsca, do którego musimy się dostać. Pewnie można część z was zastanowić, dlaczego akurat wybrałem ponownie Chevroleta. Najlepiej mi się tym samochodem jeździło, a że lubię Camaro. No to samochód mojego pierwszego wyboru. No i tak naprawdę, tam z innych samochodów było kilka ciekawych, ale chyba myślę, że to jest najlepszy wybór, przynajmniej jak dla mnie do tej pory. Jestem jednej rzeczy ciekawy, czy będziemy na przykład otrzymywać samochody wraz z postępem gry. To by było fajne, że gdybyśmy dostawali na przykład za pokonanie jakiegoś bossa, bo chyba na przykład tak jak tutaj może być, że nie, będą jacyś tam bossowie w tych 5-10. Gdybyśmy na przykład ich samochody otrzymywali, to by było niezłe. Chociaż naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. Specjalnie omijam te wszelkiego rodzaju wezwania z jednego prostego powodu. Nie chce mi się ich robić. Na razie. Później prawdopodobnie. Może będę to robił. Ale to prawdopodobnie gdzieś w przyszłości. Może. A tak wracając do samochodów, jestem ciekawy, bo nie zagłębiałem się w jakąś listę samochodów, które tutaj są do dyspozycji. Jeżeli tych samochodów jest tutaj w miarę dużo, to byłoby naprawdę fajnie. Jeżeli jest ich tak w miarę średnio, to już też będzie dobrze. Na pewno będzie samochodów chyba więcej niż w NFS-ie, w Rivalsie, co raczej nie jest trudnym wynikiem do pobicia. Bo tak naprawdę każda gra może spokojnie pobić ten wynik. No ale... Cóż. No zobaczymy, przekonamy się w trakcie gry. Jak to będzie wyglądać i jak to będzie. No bo jednak, gra wyścigowa to najważniejsze są samochody i model jazdy, tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach. A tak naprawdę gdzieś tam na drugi plan schodzi ta cała akcja. Ale akcja też jest ważna. No i w zależności od tego, jak ta akcja będzie się rozwijać, to tak naprawdę
tak przyjemnie będzie nam się jeździć, no bo ja jestem tego zdania, że kiedy mamy dobre samochody i dobry model prowadzenia, jeszcze do tego jest w miarę ciekawa akcja, no to wtedy ta gra może nam sprawić tylko przyjemność, a nic i jeszcze coś więcej, chciałem powiedzieć, i nic więcej, znaczy nie, i jeszcze więcej, no bo jednak to są rzeczy, które naprawdę lubiłem w grach wyścigowych. I właśnie, kiedy jest dobra akcja, kiedy możemy się zabawić, no dobra, no już zrobię tutaj ten slalom. Może jakąś lepszą część uda mi się wygrać. Ale to też nie powinno być jakieś... O, spoko. Chciałem powiedzieć, nie powinno być jakieś bardzo trudne, ale jak widzicie, udało mi się to zepsuć. No i tak to wygląda. Prawie zepsułem ponownie. Mamy brąz. Samochód, uciekaj. Przecież ja już tutaj powinienem skręcić. Dobra, to skręcam tutaj. A, mamy złoto. Świetnie. Ostatnim chyba się załapałem. Hamulce. Świetnie. Mamy przynajmniej jakąś darmową złotą część. Czwarty poziom. Mogę już ją sobie dodać? Mogę. Wyposaż. O, super, że samochody się nie zatrzymują. Czyżby? Chyba nie, chyba jednak się zatrzymują. Tak, jednak się zatrzymują. Myślałem, że to zostało poprawione od bety. Ale jak montujemy część, to samochód nadal nam się zatrzymuje. Podczas jakiejś... Teraz, kiedy mamy w miarę wolne samochody, no to nie będzie jakiegoś większego problemu, ale kiedy na przykład będziemy robić jakieś zadanie i będzie nam zależeć na tym, żeby jak najszybciej się gdzieś przedostać, no to jednak, ale nie chciałbym, żeby te samochody się zatrzymywały, ale jak będą się gdzieś zatrzymywać, to chyba to też nie będzie jakimś wielkim problemem. Zobaczymy w praktyce. Już niedługo pewnie nas to czeka, no ale dopiero tak naprawdę staramy się, żeby wejść do tego 5-10, żeby zdobyć tą naszą reputację. Samochodowi się sam włączył alarm. Okej, nie mam nic do tego. No i dopiero tak budujemy tą swoją reputację, która będzie prawdopodobnie rosnąć z odcinka na odcinek. Będziemy tam gdzieś się zbliżać ku górze. Ciekawy też jestem, czy na samym końcu zostaniemy właśnie tam V8, czyli tym V8. Czy może jednak coś jeszcze nas czeka? No, to naprawdę jest dosyć dużo niewiadomych, bo nie wiem, czego się po tej grze spodziewać i czego tak naprawdę po niej chciałbym się spodziewać. Beta trochę mnie nakręciła. No, pierwsze zadanie od Troja w St. Louis. Mamy zniszczyć, a tak naprawdę to zabić V2, które jest w St. Louis. Zaczyna się nieźle i ciekawie. Przyznacie sami, że jednak co odcinek to się zaczyna coraz ciekawiej robić. Tutaj znowu będziemy musieli kogoś, no tak, zniszczyć. Może być chyba tylko lepiej, jeżeli to się naprawdę rozwinie i to przerodzi się w takie naprawdę wojny samochodowe, takich gangów. Taką lekką namiastką był Need for Speed Undercover, gdzie były trochę wojny takich gangów samochodowych, ale tam było to od innego, inne spojrzenie było na tą kwestię, tutaj mamy inną. No i zobaczmy, czy uda nam się wykonać tą misję? Kill the St. Louis V2. Damn it. Take her down. I'll work on getting her off the streets. Protective custody, something. Get after her. No i musimy ją tutaj zniszczyć. Wow. Skręcaj. Jednego, czego nie lubię. Czekajcie, powtórzymy to. Ponieważ no w ogóle wyjechałem i się zablokowałem na tym krawężniku.
Często chyba już tak będzie, bo zauważyłem to dosyć, zauważyłem już to po becie, że te samochody czasami nie spisują się tak, jak ja bym chciał. I tak czasami ciężko jest mi wyczuć, pomimo zręcznościowego modelu jazdy, jak mam się zachować. No ale jeszcze inna próba i spróbujemy ją zniszczyć. Mamy na to 2,5 minuty. Tutaj hamujesz, pięknie. Dobra, już tam jesteś, widzę cię, jesteś blisko. No chodź tu mała, chodź tu. Wiem, że będziesz uciekać. Ale musisz tu przyjść. Kurde, ona ma lepszy samochód tutaj. I te fajerwerki tam z przodu, to mi się podobało w tym. Wow, skręcił w prawo, no. Co za dziadostwo. Zamiast samochód skręcić w lewo, obiłem się i skręcił w prawo. Mniejsza o większość. Musimy ją dorwać i to jak najszybciej. No, ile tam jej to jeszcze zostało? Bo ja tam jej nie widzę, jej życia. O rany, znowu 5%. To jest szaleństwo. 5 punktów znaczy. Dawaj, to jest jeszcze tylko na jeden ruch nad garstkiem. Jeszcze tylko jedno otarcie i będzie po niej. Jeszcze ta muzyka fajnie przygrywa. Naprawdę, soundtrack w tej grze bardzo mi się podoba. Skręcaj, no! Ja pierdzielę. No coś ty. Naprawdę? Gdybyś w samochodzie lepiej skręcał, to by wtedy nie uciekała. Ale jednak ucieka. Ucieka i to dosyć poważnie. Wow, tutaj się jeszcze statek pali. Co to się dzieje? Dobra. No i teraz chyba już będzie pozamiatane. Misja ukończona. Nie wiem, czy widzieliście i czy zwróciliście na to uwagę. Tamten facet miał po prostu zajebisty unik. Przeteleportował się obok samochodu. Świetnie. Zdobywam tylko brąz. Ale w przyszłości będzie można sobie to powtórzyć. Mam nadzieję, że to się uda. Chyba tak. Chyba będzie można to powtórzyć. O, prawie otrzymaliśmy awans za jedno zadanie. Hey Zoe, we need to get this girl out of town before Troy finds her. Okay. Keep him busy while I work it through. I killed her. Stone cold. With the V2 out of the game, we can start claiming territory for Detroit. Check your map for races, records to break, any way you can kick some St. Louis ass. No i właśnie. Mamy trochę zadań od Troja już w St. Louis, ale z tego co widzę, będziemy potrzebować wyższego poziomu. Poziom samochodu. A, potrzebujemy szóstego poziomu. Więc troszeczkę musimy się tutaj pobawić i porobić tych wyzwań, test precyzji. A, poziom szósty. Ale to chyba nam to da. Chyba będziemy mogli to zrobić, przynajmniej tak mi się wydaje. O, karetka. Chyba będziemy mogli to zrobić, ale nie jestem całkowicie pewny, bo potrzebujemy trochę punktów. Bo mam po pierwsze za słaby samochód, po drugie mam za mały poziom i nie mogę w ogóle tej misji zacząć. Ale naprawdę musicie przyznać, że dosyć dużo się działo z tego względu, że no na początku te fajerwerki, nie wiem co to tam się działo, czy to trochę mnie te fajerwerki dziwią. No ale okej. Może być i tak. Później tam był wielki dym i właśnie palący się statek, który też był w miarę ciekawą alternatywą. No i czego by chcieć więcej? A, to jest test precyzji. Okej. I tutaj już widzę, że się zaczyna robić wąsko. A że co wąsko bym powiedział? Mój samochód się nie mieści w te bramki.
Trzeba je przejechać prawie że idealnie. Ja znowu nie trafiłem w bramkę, no. Chociaż srebro. Dajcie mi srebro, nie ma srebra, jest brąz. To mi się nie podoba. Nie mogę tego użyć. Wyślij. Ale czy dostanę może chociaż jakiś poziom? Brakuje mi powtórz. Dawaj, próbujemy jeszcze raz. Muszę to zrobić chociaż na srebro. Albo na złoto, to już w ogóle by było cudownie. Muszę zdobyć jednak ten poziom. Dobra, mamy znowu brąz. To już hamuj. Zmieści się tutaj. Dobra, chyba nie jest źle, powiecie. Chyba nie jest aż tak źle. Zmieść się! Nie udało się na złoto, ale mamy chociaż ten srebrny medal. Przynajmniej już jest troszeczkę lepiej. Czy nam to pomoże awansować? Czy jeszcze nie? I 9 punktów mi zabrakło, no. Bywa i tak czasami, że zabraknie i 9 punktów. Mamy jeszcze tutaj jakieś zadanie, test skoków, ustaw znacznik. I weźmy się tam, wybierzmy i wtedy będziemy mogli zacząć misję dla Troja w St. Louis. No, Troj jednak tutaj dosyć ostro nas traktuje i po prostu próbuje, no, zrobić jakąś jatkę w St. Louis i przejąć to terytorium, żeby zostać, no, jak najwyżej. O, a tutaj jest muzyka z samego początku gry. Od razu jak ja słyszę tą gitarę gdzieś tam w tle, to przypomina mi się to pierwsza misja Raptorem. No. O, tutaj mamy. Tutaj mamy ten kamień milowy. On nam się przyda. I zobaczycie, co to jest takiego ciekawego, bo mi to się naprawdę podoba. Mamy właśnie takie małe cutscenki, które pokazują nam, jak wygląda okolica, po której będziemy się mierzyć. Tam widzę jakiś pościg za gościem. I to dosyć mocno uskuteczniane. Ja tutaj muszę sobie skoczyć gdzieś. Zaraz, żebym tylko wiedział gdzie. No i co? Mamy kolejną część, kolejne jakieś punkty będą dla nas. Świetnie. Mam premię do hamowania, to nam się na pewno przyda. Wyposaż od razu. I mamy kolejne punkty jakieś do naszego doświadczenia. No i co? I lecimy do misji, która już niedługo się zacznie i w której będziemy mogli się zmierzyć. Nie to chciałem, chciałem mapę. Oj, chyba jest niedaleko nawet. Jest niedaleko, więc ona zaraz się zacznie. To będzie tam wyścig. A tutaj mamy stadion. Z tego co widziałem, tak szybko spojrzałem przez mapę. Jest stadion, na którym... Nie wiem, czy może będziemy mogli się zmierzyć, czy tam jest możliwość wjazdu. Pamiętam, jak w Most Wantedzie można było wjechać na stadion. To była najlepsza kryjówka przed policją. I tam naprawdę można było się przed nimi skryć. Czasami ciebie tam zobaczyli, jeżeli jakiś przejechał. Ale tutaj wątpię, żeby tak było i żebyśmy mogli tam wjechać. No to co? To zaczynamy kolejną misję i do zobaczenia wkrótce.